Zagłębiu zaliczyłeś, można powiedzieć, dobry sezon, ostatni. Mimo to nie zdecydowałeś się przedłużyć kontraktu. Co o tym zadecydowało? No dzisiaj powiem tak, ja do końca ze swojej postawy też nie byłem zadowolony, bo oczekuję od ciebie więcej, było jak było, a z drugiej strony nikt w Lubinie nie próbował ze mną prowadzić większych rozmów o przedłużeniu kontraktu, także sytuacja była dla mnie jasna tak naprawdę od dłuższego czasu i od dłuższego czasu wiedziałem, że odejdę z Lubina i tyle. Czym przekonał cię Górnik w takim razie? Stadionem? Ambitnymi planami? Na pewno tak. No, wszyscy wiemy, że Górnik to największy klub na Śląsku. Ja pochodzę stąd. Wiem, na czym to wszystko polega, na czym polega, można powiedzieć, śląski futbol. Tak jak mówimy, na pewno stadion już teraz robi wrażenie. Wszyscy czekamy, aż on będzie otwarty i na pewno będzie przyjemność zagrać na takim stadionie. Na pewno szukałeś opinii na temat pracy trenera Nawałki w Górniku, atmosfery tutaj, ta katorżnicza praca, nie przeraża cię? Nie, myślę, że nie. Myślę, że w Lubinie też nie było łatwo, bo trener Hapal na pewno też był bardzo wymagający. Z tego, co zauważyłem po pierwszych dniach, to w Górniku trenuje się długo, na pewno też ciężko, ale wydaje mi się, że u trenera Hapala, no bo w drugą stronę, krótko, ale bardzo ciężko. Także na pewno te półtorej roku spędzone z trenerem Hapalem, na pewno też pod względem takim fizycznym, pozwala mi na to, żeby przyjść tutaj i z trenerem Nawałką współpracować i patrzeć w przyszłość spokojnie pod tym względem. Czego się można tutaj spodziewać, to na pewno duża presja ze strony kibiców. Oczekiwania w ubiegłym sezonie były duże. Skończyło się, jak się skończyło, na rozczarowaniu. No zgadza się. No, na pewno śledziłem wyniki śląskich drużyn. Na pewno Górnik był kandydatem do europejskich pucharów, można powiedzieć, że murowanym. Tak tutaj mówimy, skończyło się tak, jak skończyło. No ale ja już większych wiadomości na ten temat nie mam, dlaczego tak się stało. No, na pewno wymagania także w tym sezonie będą duże i będziemy chcieli im sprostać. A jaki cel postawiłeś przed sobą jako gracza Górnika? Na pewno, jeżeli będziemy zadowoleni jako drużyna, to będziemy też zadowoleni indywidualnie. Także ja zawsze na pierwszym miejscu stawiam drużynę. Bo tak jak mówię, jeżeli będziemy wygrywać mecz za meczem, to na pewno indywidualnie też będziemy wszyscy zadowoleni. A jeżeli przegrywamy, to też jako drużyna i indywidualne występy też muszą być słabe po przegranych meczach. A jak przyjęli cię koledzy w szatni? Jakieś znane twarze? Znaczy na pewno, no trochę parę lat w Ekstraklasie gram, także na pewno praktycznie wszystkie twarze są mi znane. Niektórych kolegów znam osobiście, niektórych nie, ale myślę, że to kwestia tylko kilku dni, że ta atmosfera będzie coraz lepsza, jeżeli chodzi o moją osobę i szybko wkomponuję się w zespół. Jeszcze na koniec cię tylko zapytam, tak prywatnie przeprowadzasz się do Zabrza? Jakieś plany w tym kierunku? Znaczy na pewno trzeba przede wszystkim skupić się na tym, że za miesiąc rusza liga, także ten okres jest bardzo krótki, wyjeżdżamy na dwa zgrupowania. Na pewno gdzieś o tym myślałem, ale na razie chcę przygotować się jak najlepiej do sezonu, a jeżeli wszystko się w jakimś stopniu uspokoi, to myślałem o tym, żeby gdzieś przeprowadzić się bliżej stadionu Górnika, ale tak jak mówię, na razie żadnych tam konkretów sam nie wiem, że dokładnie.